Czy Putin 9 maja ogłosi trzecią wojnę światową, konflikt globalny, Ogłosi też powszechną mobilizację do wojska w Rosji. Czy w ten dzień Putin ogłosi, że rozpoczyna wojnę z Polską, wojnę z NATO? No właśnie dzisiaj na temat 9 maja zbliżającej się praktycznie daty terminu bardzo ważnej dla Rosji. Tak, Putin do tego się przygotowuje. Ma być też jego przemowa do narodu, swego rodzaju orędzie. Co w tym orędziu powie? A 9 maja, no to jest święto zwycięstwa, jeśli chodzi o Rosję. No właśnie, dzisiaj porozmawiając na ten temat, jestem ciekaw co wy na ten temat sądzicie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie 9 maja zbliża się wielkimi krokami. Jest to święto zwycięstwa, jeśli chodzi o Rosję. Oczywiście no tutaj Putin e, będzie to źle pojmował tak, jakby kwestia zwycięstwa. E, mówiło się dużo o tym, że praktycznie do 9 maja Rosja będzie chciała jak najwięcej zdobyć pod być Ukrainy, żeby Putin mógł ogłosić tutaj swoje zwycięstwo. Oczywiście no jest to ogromna klęska dla Rosji, dla całego świata, no ale jakby Putin przyjmuje swoją narrację, no i też um, wszyscy tak naprawdę zastanawiają się, co powie Putin 9 maja podczas tych obchodów tego święta zwycięstwa, jeśli chodzi o Rosję. Czy wtedy Putin na przykład nie ogłosi, że dojdzie do konfliktu Rosja kontra NATO, Rosja kontra reszta świata? czy na przykład nie ogłosi to, że zaatakuje Polskę prędzej czy później. No konflikt na przykład Rosja kontra NATO, to by oznaczał też konflikt Rosja kontra Polska, tak? Oczywiście Polska nie musi być sama sobie w celem, tylko kwestia tego, że Polska wspiera militarnie Ukrainę, że na terenie Polski znajdują się bazy wojskowe, w tym bazy NATO. Nie wiemy tak naprawdę, co siedzi w głowie tutaj Putina. Czy rzeczywiście ogłosił tutaj jakieś spektakularne decyzje, czy może po prostu nic takiego nie powie, tak? Być może po prostu nic takiego nie powie. Niewątpliwie tutaj no, Putin wydawało mu się, że faktycznie 9 maja będzie mógł ogłosić, że faktycznie Rosja to jest zajęła całą Ukrainę, że ją podbiła. Podbiła tak, na szczęście tego Rosja nie zrobiła nie dokonała i oby tego nigdy nie zrobiła. To i wojska ukraińskie wypychają te wojska rosyjskie. One znajdują się na obrzeżach, praktycznie tutaj Ukrainy z, ze strony od strony praktycznie wschodniej. Oczywiście są miejsca, gdzie wojska ukraińskie podnoszą klęski, są miejsca, gdzie ponoszą, odnoszą zwycięstwo, tak? To nie jest też takie jakby zero jedynkowe, że tylko albo zwycięstwo wojsk rosyjskich, albo, albo zwycięstwo wojsk tutaj ukraińskich. Różnie to wygląda. Natomiast na pewno tutaj tak Putinowi wydawało się, że szybciej podbije Ukrainę. No i teraz przecież bo ktoś powie, no ale dlaczego Putin miałby rozpocząć wojnę z całym światem z NATO? No przecież Putin mówił o tym głośno, tak, składał takie deklaracje, że może użyć broni nuklearnej, że jeżeli Zachód będzie pomagał Ukrainie, to on przyjdzie z ocieczą militarną, faktycznie jeśli chodzi o Zachód, tak? Kraje zachodnie. Kolejna sprawa. No, Putin tutaj przecież wypowiadał się bardzo negatywnie na temat Polski, a także innych byłych republik radzieckich, które przystąpiły do NATO. Mówi, że to po prostu w ogóle nie powinno mieć miejsca, że powinno powrócić się do sytuacji z lat 90., gdzie po prostu te państwa typu Polska nie były w NATO. No oczywiście jest to irracjonalne, tak niedorzeczne dzisiaj z punktu widzenia czasu i tak dalej. No, co nagle Polska miałaby zrezygnować z NATO, no to jest absurdalna sprawa. Natomiast, no, Putin może użyć takiej narracji, tak? Może po prostu użyć takiej narracji, i może tutaj wykorzystać właśnie to święto 9 maja parada, praktycznie tego sprzętu wojska, tak, w Moskwie, może to wykorzystać jako pretekst do przemowy do narodu, także, że żeby po prostu budować silną potęgę, jeśli chodzi o mocarstwo rosyjskie, oczywiście przyjmując jego narrację, tak, no bo to jest to mylne i błędne postrzeganie, ale on może zbudować taką narrację w to święto że na przykład ogłosi w ten dzień powszechną mobilizację do wojska, tak, jeśli chodzi o całe, całą Rosję, co mogłoby zapowiadać już wybuch III Wojny Światowej. To też może być taka sytuacja, że Putin nie musi tego dnia ogłaszać do, dokładnie, co zrobi, tak, że na przykład zaatakuje NATO czy też inne kraje, ale na przykład jeżeli ogłosi powszechną mobilizację do wojska w całej Rosji, no to już po prostu powinny się zapalać lampki kontrolne wszystkie praktycznie tutaj tak w wszystkich krajach, bo to oznacza, że Rosja będzie chciała prowadzić wojnę na wielu frontach, a nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę, nie tylko jeśli chodzi o Ukrainę. No także strach się bać, co tak naprawdę ogłosi tutaj Putin, no na pewno nie ogłosi. Yy, Tutaj żadnych takich rzeczy, że 9 maja nagle, a więc święto zwycięstwo, jeśli chodzi o Rosję, że nagle wycofuje się działanie, jeśli chodzi o Ukrainę. Może się okazać, że ten dzień będzie fatalny, jeśli chodzi o Ukrainę, bo na przykład wojskowi będą się chcieli po prostu przypodobać Putinowi, dokonają jakiegoś mas zmasowanego ataku, czy rano praktycznie 9 maja, czy w godzinach wieczornych, dzień wcześniej na przykład, po to, żeby się przypodobać na przykład Putinowi, jeśli chodzi o działania militarne. No byłaby to przerażająca sprawa, no ale wiadomo, tak, oni też. Tam wypinają praktycznie piersi do odznaczeń, do orderów, do jeśli, jeśli chodzi o awanse. No więc nie, nie wiadomo, co tak naprawdę tutaj Putin ogłosi, jeśli chodzi o kolejne działania. Mówi się też sporo o tym, że Putin mógłby zaatakować Mołdawię, nie, tak, że po prostu e, może też zaatakować inne państwa, niekoniecznie Ukrainę. E, może po prostu zaatakować no, także Polskę, e, za to, że po prostu Polska wspiera militarnie Ukrainę, że przez Polskę po prostu przekazywa Sprzęt wojskowy, te szalony, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, a także inny sprzęt. Tak, no przecież Polska przekazała tutaj czołgi. Oficjalnie rzecznik rządu Miller mówił, że Polska przekazała miliardy złotych, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy dla, jeśli o sprzęt wojskowy dla właśnie Ukrainy. No więc cały świat praktycznie czeka w niecierpliwości, co praktycznie Putin tutaj ogłosi. Wydaje mi się, że. To, co powie Putin praktycznie 9 maja, to pewnie on wie i wąska garstka ludzi, nawet nie wiem czy Wawro po prostu zdaje sobie sprawę, co chce tutaj Putin ogłosić. Natomiast rzeczywiście, no może to być straszna sytuacja. Niektórzy mówią, że właśnie tego 9 maja może być użyta jakaś straszna broń. Broń np. biologiczna, czy też chemiczna, czy jakieś całkowite zniszczenie jakiegoś miasta, czy też regionu, tak, jeśli chodzi o właśnie Rosję, że Rosja będzie chciała po prostu tego dokonać. No zobaczymy czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce, tak? Czy rzeczywiście taka sytuacja będzie mieć miejsce? Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, tak? Co się praktycznie wydarzy w najbliższych dniach, w najbliższych tutaj godzinach? Co Putin będzie chciał tutaj ogłosić, jeśli chodzi o kolejne działania militarne, no bo zobaczmy sobie, że kolejne państwa wycofują się z tego postulatu Putina, żeby płacić mu za gaz w rublach. Chcą płacić mu praktycznie w euro, a wiadomo, że tutaj gospodarka rosyjska dławiona jest, potrzebuje tej rubli, ruchu tak wymiany ekonomicznej, wymiany praktycznie tutaj, jeśli chodzi o waluty. No i może być sytuacja tego typu, właśnie, że jakby Putin jest cały ściśnięty tą sytuacją gospodarczą, ekonomiczną, jeszcze bardziej doprowadzić do zmasowanego ataku, także jeśli chodzi o inne państwa. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!